150 brakuje. Skąd pan to uzupełnił? No będę cały czas myślał. Jaki termin ma pan do podpisania, żeby ta umowa została związana? Ponieważ sytuacja jest zaskakująca. Przetarg się odbył. Z tego co jestem zorientowany, ma pan 30 dni na podpisanie umowy z wykonawcą. Co najgorsze, mamy problem bardzo poważny, polegający na tym, że w określonym terminie, w jakim pan się zobowiązał w Urzędzie Marszałkowskim do wykonania inwestycji, musimy wykonać inwestycję kanalizacja Józefowo-Chmielinko po to, aby nie przepadło na 1,5 miliona złotych. Niech pan mi to wyjaśni, co pan zamierza zrobić. No, pracować zgodnie z harmonogramem. Konkretnie. Znaczy w jakim sensie konkretnie? Skąd będą środki w wysokości 150 zł na pokrycie różnicy związanej z przetargiem? Bo skoro mamy na koncie 450 niewygasających, to pochodzi z kwoty środków niewygasających 454 tysiące. Wobec tego, skoro brakuje 150 tysięcy, chcemy wiedzieć, skąd te pieniądze pan weźmie. Ale ja panu tłumaczyłem, że się zastanowię jeszcze nad tym. To nie jest tak od znaleźć w budżecie 150 tysięcy złotych. Przepraszam się można? Tak. Nie jest tak, że musimy te pieniądze już teraz rozpieszyć, że można zrealizować te inwestycje? Ale musimy do czerwca do tego wypłacać, prawda? Proszę? Do czerwca musimy do tego wypłacać. Tak, i wszystko jest pod kontrolą. Jest kwestia jedna, że po otwarciu ofert pracownik odpowiedzialny za zamówienia publiczne musi te oferty przejrzeć, sprawdzić, czy one są zgodne z specyfikacją zamówień, które no, zostały obwieszczone. Jeżeli stwierdzi nieprawidłowości w tych ofertach, ma obowiązek wysłać do oferentów, do wszystkich oferentów, 7 zdaje się nam złożyło aplikację, o uzupełnienie brakujących dokumentów, czy coś w tym rodzaju. Każda taka procedura przesuwa podpisania termin umowy. Termin umowy, te 30 dni biegnie od tego okresu, kiedy pracownik, pośrednio ja stwierdzę, że oferent, który wygrał, czy złożył tą najniższą ofertę, spełnia warunki formalne. I od tego momentu, jeżeli mu wyślę zawiadomienie, że spełnia ten oferent warunki formalne, od tego momentu biegnie te 30 dni, co pan przewodniczący tu wspomniał. Także jest kwestia jedna, że to, co wspomniałem poprzednio, zwołanie tej przez pana przewodniczącego tej sesji dotyczącej przeniesienia tych niewygasających do budżetu, no będzie w dużej mierze zależne od tego, jak poprawne są złożone dokumenty ofertowe. Do kiedy ma być wykonana inwestycja, żeby uzyskać zwrot 1,5 miliona złotych środków unijnych? Znaczy ja przewiduję po wybraniu oferenta sprawdzeniu dokumentów. Jest kwestia... Panie burmistrzu, bardzo przepraszam. Konkretnie, nie na okrągło, tylko do kiedy ma być wykonana inwestycja, żeby uzyskać 1,5 miliona złotych, precyzyjnie. No ma pan zapisane w czerwcu. Proszę powiedzieć publicznie, do kiedy ma być zrealizowana inwestycja? Nie pamiętam, jak jest tam zapisane. Ja nie chcę być znowu posądzony, że pana kłamie. To jak się pan przygotował do tej sesji? Nagle, no wie pan, przygotowuję się do sesji w tym temacie, że mogę się przygotować, jeżeli wiem, o co będę pytany. Dziękuję bardzo. Omnibusem nie jestem, tak jak pan przewodniczący, także no przykro mi bardzo. Dziękuję bardzo. Panie skarbnik, zgodnie z tym zapisem w uchwale budżetowej i uzasadnieniem wynika, że kwoty, które zostały tutaj zapisane, a które zostały wprowadzone, przede wszystkim środki z podatków. Podatki są określone na kwotę około 290 tysięcy. Te pieniążki zostały tutaj bardzo skrupulatnie przez pana burmistrza poszatkowane. Pytanie, czy w budżecie na dzień dzisiejszy są środki zabezpieczające pokrycie różnicy 150 zł po to, żeby można było podpisać umowę o wykonanie kanalizacji w chwili? Przepraszam, 150 tysięcy, panie przewodniczący. 150 tysięcy.
No na pewno trzeba będzie się przyjrzeć. Razem z panem burmistrzem usiądziemy do całego budżetu, przejrzymy i na pewno skrupulatnie przeanalizujemy każdy z rozdziałów, każdy z paragrafów, skąd rzeczywiście zabrać, z którego rozdziału zabrać planu dotychczas ustalonego, aby móc dołożyć ewentualnie brakujące środki do realizacji zadania, jaką jest budowa kanalizacji. Pani wypowiedzi wynika, że w tym momencie, jak to rozparcelujemy, nie ma środków. Na chwilę obecną nie. No to skąd będziemy pokrywać, jeżeli nie ma teraz? Dlatego wyjaśniam, że na pewno trzeba będzie usiąść ponownie do budżetu, przejrzeć, przeanalizować szczegółowo każdy z paragrafów, każde zadanie i wówczas będzie mógł pan burmistrz podjąć decyzję, skąd ewentualnie dołożyć, zabrać, komu zabrać, z jakiego zadania zabrać i dołożyć do realizacji tego zadania, aby móc osiągnąć faktycznie te 1,5 miliona z Urzędu Marszałkowskiego Środków Unijnych, które mamy zapisane po stronie dochodów w budżecie, aby one mogły w tym roku wpłynąć. Skoro nie mamy tych środków zabezpieczonych, Wysoka Rado, powinniśmy dzisiaj przyjrzeć się do tych propozycji, bo to są propozycje pana burmistrza, i zrobić takie korekty, żebyśmy już dzisiaj mieli zabezpieczone 150 tysięcy złotych po to, aby nie było zagrożenia wykonania zadania tak istotnego dla gminy. Wobec powyższego proszę pan. Ja mam pytanie, panie burmistrzu. Nie wiem, może się mylę w cyfrach, w tych kwotach, jeśli chodzi o inwestycje, ale tyle, co się orientuje, to tam było 2 300 000 około ta cała inwestycja Chmielinko-Józefowo. To z tego by wynikało, że ta firma, która robiła, dostała już około 1 900 000. I zostało 454 000. Ale z tego, co się orientuje, żeśmy rozmawiali już tam jednokrotnie w gminie, zaawansowanie robót jest procentowo wyższe niż powiedzmy były wypłacone kwoty. No to ja teraz nie rozumiem jednej rzeczy, z czego to wynika, że tak nagle wzrasta hipotetycznie tam powiedzmy czy złożonych ofertach, że wzrasta koszt mimo tego, że zaawansowanie prac jest wyższe niż wypłacone świadczenia za wykonaną pracę, że jeszcze nam wzrasta o 150 tysięcy koszt. To znaczy jest kwestia taka, że na wzrost tego zadania, wzrost kosztów tego zadania, no my już nie mamy żadnego wpływu. Jest kwestia tego, że jeżeli oferty zostają przedstawione oferty, no to tą najkorzystniejszą musimy wybrać. Także, że a o ile się orientuję, no zresztą pan bardzo dobrze wie też, że te nam wykonania w tym projekcie to są głównie z tego tytułu, że wykonawca się ze względów różnych organizacyjnych dociągnął kawałek kanalizacji pod sklep, żeby tam mógł za sklepem, no między innymi to później tam przy stawku. I to była kwestia jedynie jego po prostu organizacyjnych spraw. No przeliczył się w tym względzie, więc... To znaczy przy sklepie nie było zwiększenia kosztów? Nie, to już nie o to chodzi, ale chodzi o fakt, że pewne prace wykonał, bo organizacyjnie mu było to sprawnie. No no mówię, no cały czas mnie to nie przekonuje, bo jednak mówię, zaawansowanie roku jest bardzo duże już, a płatności tyle co wiem, są znacznie niższe, więc... Jakiś tam zakres robót był podany dla tych nowych oferentów teraz. Tak, oczywiście. No, musiał być bardzo, bardzo precyzyjnie. No i w związku z tym, no mówię, no dziwi mnie to, że powiedzmy są tak duże rozbieżności w stosunku do tego, jeśli prace są zaawansowane wyżej niż płatności. To znaczy, wie pan, jest jedna kwestia, że firmy, które aplikowały i składały te dokumenty, no też umieją czytać i pisać. Jak przeczytały, że po prostu jest to realizowane po upadłości, zresztą to jest tak, no poszły po bandzie po takiej cenie i tu w tym temacie nic nie możemy zrobić. Znaczy no możemy zakończyć na tym etapie realizację, zrealizować z dopłaty 1,5 miliona złotych. Nie, tu nie o to chodzi.
Szanowni Państwo, ja wbrew pozorom tym, co mówił Pan Przewodniczący, wskażę na najbliższej sesji środki z przeznaczeniem na zwiększenie tego zadania, także nie ma żadnych obaw. Mogę tu dać nawet słowo honoru, że to bez żadnych, no głowę dałem już, że bez żadnych komplikacji, bez żadnego zagrożenia to zadanie zostanie wykonane. A tak jeszcze przy okazji tej analizy, bo tutaj z tym wiąże, Panie Burmistrzu, no pewne koszty też ponieśliśmy z tego tytułu, że tam dodatkowo była krzywna woda, ja też to rozumiem. Tylko że znowu, no wiemy, że na dzisiaj nie ma pieniędzy, Pan mi powie, ale to jest też inwestycja, a ta dodatkowe podzielenie tych wody, no zyskaliśmy, że to przy jednej pracy zostało wykonane, ale założenie części tych dróg, tego głównego ciągu, to tak nie rozwiązuje sprawy, jeśli chodzi o czystość wody, o warunki sanitarne, bo część dróg jest nadal asbestowy. Także w sumie zamierzonego jakiegoś celu takiego, powiedzmy, jeśli chodzi o sprawy sanitarne, nie uzyskaliśmy. I czy ewentualnie jest możliwość, ja nie mówię, że dzisiaj, jutro, ale żeby pomyśleć o tym, żeby całość tego wynika sfinalizować, żeby to już było, powiedzmy, byśmy mogli chwalić się, że mamy wodę zgodnie z wymogami sanitarnymi. No będę rozmawiał z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej na temat jego planu inwestycyjnych co do Świnoujścia. Szanowni Państwo Radni, na punkt drugi wydatki. Mam pytanie do Pana Radcy Prawnego. Czy jest możliwe przy uchwalaniu o zmianie gruntu, bo mamy uchwałę o zmianie gruntu, równoznaczne ze sprzedażą, czyli czy jest obowiązek nowej uchwały przygotować i wyrazić zgodę na sprzedaż, zakup, ponieważ mamy taką sytuację, że uchwała, która była podjęta parę miesięcy wcześniej, była wyraźnie sprecyzowana. Zamiana gruntów rolnych. Zamiana gruntów rolnych, a o ile się nie mylę, to było 1,40 hektara będących w posiadaniu gminy, na około 0,6 gruntów będących w Pana zasobach pobyłki. Tutaj Pan Burmistrz nam wprowadził, wbrew tej uchwale, dodatkowo 10 tysięcy złotych, na co uchwałę byśmy nie wyrazili zgody. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Zgoda na zamianę gruntów, tak? Bez kosztów. Bez kosztów, ale nie wiemy, czy w tym projekcie dotyczy to akurat tej uchwały. To nie jest jednoznaczne. Na jaki wszelkiego rodzaju zamiany jest przeznaczone są pieniądze. Także tutaj nie widzę jakby, nie ma bezpośredniej korelacji między tą uchwałą a uchwałą budżetową.